Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął swoją podróż apostolską do Irlandii. Jest ona związana z trwającym w Dublinie światowym spotkaniem rodzin. Papieża Franciszka na lotnisku w Dublinie przywitali irlandzcy księża biskupi oraz szef irlandzkiej dyplomacji wraz ze swoją rodziną. Następnie Ojciec Święty udał się na spotkanie z prezydentem Irlandii w jego rezydencji. Po krótkiej rozmowie z głową państwa papież Franciszek pojechał do zamku dublińskiego, gdzie spotkał się z władzami kraju, oficjalnymi delegacjami oraz korpusem dyplomatycznym. W przemówieniu Ojciec Święty podkreślił znaczenie małżeństwa i życia rodzinnego dla przyszłości społeczeństwa. Rodzina jest spoiwem społeczeństwa. Jej dobro nie może być uważane za oczywiste, ale musi być promowane i chronione za pomocą wszelkich odpowiednich środków. Ojciec Święty wyraził uznanie dla trwającego w Irlandii od 20 lat pokoju. Podkreślił, że jest on darem Pana Boga. Modlę się, aby Irlandia, wsłuchując się w polifonie współczesnej debaty polityczno-społecznej, nie zapomniała żywych melodii orędzia chrześcijańskiego, które wspierały ją w przeszłości i mogły to nadal czynić w przyszłości. W katedrze pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Dublinie Ojciec Święty spotkał się z młodymi małżonkami i z narzeczonymi. Papież wysłuchał świadectwa małżeństwa z 50-letnim stażem oraz słów pary, która niedawno wzięła ślub. Ojciec Święty przypomniał, że pierwszym i najważniejszym miejscem, gdzie przekazywana jest wiara, jest dom. Ważna jest wspólna modlitwa w rodzinie. Rozmawiajcie o tym, co dobre i święte. Pozwólcie, by nasza Matka Maryja wkraczała w wasze życie rodzinne. Przeżywajcie święta chrześcijańskie. Żyjcie w głębokiej solidarności z tymi, którzy cierpią i znajdują się na marginesie społeczeństwa. Kiedy czynicie to razem z waszymi dziećmi, ich serca krok po kroku napełniają się szczodrą miłością wobec innych. Może to zdawać się oczywiste, ale czasami o tym zapominamy. Ojciec Święty odwiedził dziś również ośrodek dla bezdomnych prowadzony przez zakon braci mniejszych kapucynów. Wieczorem papież weźmie udział w święcie rodzin na stadionie Croke Park. Wydarzenie będzie jednym z głównych punktów światowego spotkania rodzin w Irlandii. Cieszę się, że przyjeżdża papież. Myślę, że to wielka zmiana od kilku ostatnich lat, kiedy pojawiały się złe informacje o Kościele. Myślę, że jest to okazja do świętowania. W spotkaniu z papieżem uczestniczy też wielu Polaków żyjących w Irlandii. Wśród nich jest pani Ewa. Właściwie nie jestem Irlandczykiem, ale jestem katolikiem, więc to dla mnie coś wyjątkowego. Bardzo się cieszę, że go zobaczę. Wszystkie punkty pielgrzymki Ojca Świętego do Irlandii transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi rozpoczęła się na dobre. Jak dotąd opozycja nie przedstawiła konkretnych propozycji programowych. Jedyny jej program to odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Z kolei partia rządząca przedstawiła dziś nowe billboardy jako odpowiedź na kampanię billboardową ze strony totalnej opozycji. Nie tak miało być. PiS wziął miliony, a wszystko drożeje. To fragment spotu Platformy Obywatelskiej. W całym kraju pojawiły się też duże plakaty ze zdjęciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego z groźną miną oraz hasłem PiS wziął miliony z różnymi wariantami odpowiedzi. Ta kampania będzie brutalna. PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom billboardami z takim napisem Prawo i Sprawiedliwość odpowiada Platformie i Nowoczesnej na ich akcje i przedstawia konkretne wyliczenia. 30 miliardów złotych, tyle udało się odzyskać z mafii VAT-owskich. Kiedy rządzimy, mieliśmy i mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne. Na program 500+ od 2016 roku przeznaczono 53 miliardy złotych. Świadczenie to trafia do blisko 4 milionów dzieci. PiS chwali się także jednym z najwyższych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej na poziomie ponad 5%. Do tego dochodzi też rekordowo niskie bezrobocie. Dzieci w kampanii wyborczej nie używaliśmy. Natomiast to, co jest haniebne w tej kampanii, to nazwanie milionów polskich podatników uczciwie płacących podatki, z których pochodzi wszystko to, co potem jest finansowane przez budżet, złodziejami. Tak na nową kampanię PiS odpowiada Platforma. PiS stawia jednak opozycji jedno kluczowe pytanie.
To pytanie o program. Tego jak na razie brak. Jak chcecie uszczelnić podatek VAT? Ja nie kibic nie jestem w stanie i nie będę nigdy kibicował ani PiS-owi, ani Kaczyńskiemu. Będę im życzył jak najszybciej, jak najgorzej. Aha, ja nie rozumiem. A jak chcecie zwalczać mafie VAT-owskie? My dzisiaj musimy powiedzieć, pokonamy PiS, pogonimy PiS. Pytanie zadane totalnej opozycji wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Cisza. Nie ma żadnej odpowiedzi. Nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnej wizji, nie ma żadnej propozycji, która by służyła Polsce. Strategia Platformy i Nowoczesnej to straszenie PiS-em. Tak, uważamy, że trzeba zrobić wszystko, żeby zwyciężyła Koalicja Obywatelska w samorządach, bo ma wizję samorządów bliską idei samorządności. Widzimy też, w jakim konflikcie, jaki jest styl rządów PiS-u w skali kraju, w jakim konflikcie. Uważamy, że przenoszenie takiego konfliktu na poziom samorządów jest błędem. To niszczy, to może zabić samorządność. Mówiła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Cel jest jeden, przejęcie władzy za wszelką cenę. No absolutnie chcemy wygrać wybory samorządowe w głównych miastach, w 16 miastach wojewódzkich. Do wyborów samorządowych przygotowuje się również klub Kukiz 15. Jak podkreśla poseł Paweł Grabowski, ma on być alternatywą dla wyborców. Ale absolutnie nie chodzi o to, żeby nikogo eliminować. Tu chodzi o to, żeby dać szansę w sposób konstruktywny, pozytywny, dać szansę obywatelom, żeby mogli wejść do tego samorządu. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, a druga tura 4 listopada. Zawieszenie ustawy to przejaw anarchii, stąd wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił na antenie telewizji Trwam minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak wskazał Sąd Najwyższy, przypisał sobie uprawnienia, których nie daje mu konstytucja. Tutaj nikt nie odpuszcza, bo gra toczy się o przyszłość polskiego sądownictwa. W Polsce nie istnieje coś takiego jak możliwość zawieszania ustaw. To odpowiedź na orzeczenie sędziów Sądu Najwyższego, dlatego minister Zbigniew Ziobro chce, by ostatnie zdanie należało tutaj do Trybunału Konstytucyjnego. Jest oczywistym nadużyciem przypisanie sobie przez sąd cywilny, sąd powszechny uprawnienia do zawieszania ustaw na podstawie kodeksu postępowania cywilnego właśnie. Minister Zbigniew Ziobro podkreśla, że Sąd Najwyższy przyznał sobie dwa uprawnienia, których nie daje mu konstytucja. Po pierwsze do ingerencji w sprawy ustrojowe, a po drugie jeszcze nie tylko, że do ingerencji w tych spraw ustrojowych, więc wszedł tu w rolę Trybunału Konstytucyjnego, ale do tego przypisał sobie uprawnienie, której nawet, podkreślam jeszcze raz, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, czyli zawieszenia ustaw. Ale to właśnie rolą Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzyganie sporów kompetencyjnych. Prezes Julia Przyłębska w całej sprawie już się wypowiedziała, twierdząc, że Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje. Ustawą o Sądzie Najwyższym zajmie się jednak nie jeden, a dwa organy, bo to sami sędziowie chcieliby sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tej sprawie nikt nie może nam narzucić interpretacji konstytucji, bo jedynie państwo krajowe w zakresie ustroju sądów jest władne podejmować decyzje. Tym bardziej, że najwyższym prawem w Polsce nie są traktaty europejskie, podkreśla minister Zbigniew Ziobro. Nad tymi traktatami jest polska konstytucja. W ocenie ministra Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma żadnych kompetencji, by zajmować się polską ustawą o Sądzie Najwyższym. A ustawa już działa, bo to na jej podstawie trwają prace w Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz nabrały tempa, bo do obsadzenia jest Izba Dyscyplinarna, która choć powołana, pozostaje pusta. W tej chwili istnieje pewnego rodzaju stan próżni prawnej, dlatego że ustawa o Sądzie Najwyższym, która obowiązuje, weszła w życie, przewiduje, że organem właściwym do orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów, a kasacyjnie również innych zawodów prawniczych jest Izba Dyscyplinarna. I tylko ona może pozbawić sędziów immunitetu, sędziów, którzy teraz w przypadku przewinień pozostają bezkarni. Od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Nie będą też za to karani mandatami. O tym, że prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy potwierdzenie zawarcia polisy OC będziemy mogli zostawić w domu, mówiło się już rok temu. Na wdrożenie projektu w życie czekamy do dziś. Niewątpliwie to rozwiązanie spowoduje większy komfort dla kierowców, którzy często będąc zapominalskimi
wyjeżdżają bez dokumentów, szczególnie na krótką odległość, na krótką trasę, także ten komfort będzie większy. Podkreśla ekspert motoryzacyjny Ryszard Fonrzychowski. Datą graniczną ma być 1 października. Wówczas dowód rejestracyjny i polisę OC będziemy mogli zostawić w domu. Już od kilkunastu lat mamy CEPiK, czyli wszystkie radiowozy policyjne mają dostęp do ewidencji kierowców i pojazdów i uprawnienia jego mogą uzyskać drogą elektroniczną. Przypomina Walenty Dudziak ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej w Poznaniu. CEPiK jednak działa wadliwie, stąd też przesuwany termin wejścia w życie nowych przepisów. Baza danych jest tak duża i kompatybilność wszystkich tych programów musi oczywiście być zachowana, że no po prostu usuwane są jakiekolwiek usterki. Wyjaśnia Tomasz Ławniczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Podobno system wyłączany jest w godzinach nocnych i wprowadzane są w nim uzupełnienia. Nad całością prac czuwa Ministerstwo Cyfryzacji. Dziś już wiadomo, że od października jadąc w trasę dowód rejestracyjny i OC będziemy mogli zostawić w domu. Na jazdę bez prawa jazdy trzeba będzie jeszcze poczekać, ale ponoć resort cyfryzacji pracuje i nad tym udogodnieniem. To jest droga, do której na pewno dojdziemy. Proponowałbym zrobić to szybciej niż później. Na ten moment, jeśli policjant przyłapie nas na braku dokumentów, za każdy z nich wystawia mandat w wysokości 50 zł. Oznacza to, że jeśli zapomnimy kompletu wymaganego od kierowcy, zapłacimy aż 150 zł. Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 października, dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Hymn organizacji ukraińskich nacjonalistów oraz banderowskie pozdrowienie Sława Ukrainie, które staje się oficjalnym pozdrowieniem ukraińskiej armii. W taki sposób Ukraina uczciła 27. rocznicę swojej niepodległości. Obecność armii oraz parada z udziałem 4,5 tysiąca żołnierzy i 250 pojazdów wojskowych miała uczcić 27. rocznicę niepodległości Ukrainy. Przez 4 lata wojny, którą Rosja wytoczyła Ukrainie, wspólnie ochroniliśmy i wzmocniliśmy nasz kraj. Naród zjednoczył się wokół obrony kraju i patriotyzmu. Prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że dziś Ukraina zrywa wszelkie więzy łączące ją z rosyjskim imperium i Związkiem Sowieckim. Apelował przy tym, by dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej wpisać do konstytucji. Te starania docenia Polska, bo nowoczesna Ukraina leży w interesie całej Europy. To słowa z depeszy gratulacyjnej polskiego prezydenta. Andrzej Duda zaapelował, by wspólną przyszłość obu państw budować na prawdzie. Mam nadzieję na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w dialogu dotyczącym także tragicznych kart naszej wspólnej historii. Jestem przekonany, że strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy winno być budowane na fundamencie prawdy o przeszłości i w duchu wyznawanych przez oba narody wartości chrześcijańskich. Dziś Ukraina z każdym dniem staje się silniejsza. To już słowa prezydenta Petro Poroszenki. Niż myru. I nikt nie pragnie miru. Nie ma niczego, czego pragniemy bardziej niż pokoju. Nikt nie dąży do pokoju bardziej niż my, Ukraińcy. Prawdziwy pokój na pewno przyjdzie na naszą ziemię. Tylko zdolna armia może zapewnić nam pokój i zwycięstwo. I ona dzień za dniem staje się silniejsza. Prezydent Ukrainy swoje przemówienie rozpoczął od słów Marszu Nowej Armii, hymnu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. I właśnie to, jak mówi profesor Włodzimierz Osadczy, jest dowodem na postępującą banderyzację Ukrainy. Zaprzecza to prawda wszystkie deklaracje związane z tym, że Ukraina kroczy drogą europeizacji i demokratyzacji. Zaprzecza to temu wszystkiemu. Wczoraj hymn Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów po raz pierwszy zabrzmiał na paradzie wojskowej. W rytmie banderowskiego hymnu maszerowali żołnierze Wojska Polskiego oraz poczet wspólnej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej Litpol-Ugrblik. To upokorzenie, mówi historyk profesor Włodzimierz Osadczy. Jesteśmy świadkami niebywałej hańby, którą doświadczył mundur żołnierza polskiego, na który skazali żołnierzy polskich, przywódcy armii polskiej. Bo to właśnie ten hymn towarzyszył ukraińskim nacjonalistom podczas zbrodni na Wołyniu.
Trwają prześladowania chrześcijan w Pakistanie. Nasi bracia w wierze są tam traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Są dyskryminowani i mordowani. Do organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie trafił poruszający list młodego chrześcijanina. 16-letni Robin opisuje w nim dramatyczną sytuację pakistańskich wyznawców Chrystusa. Robin uczęszcza do szkoły katolickiej imienia świętego Patryka w największym mieście w Pakistanie, Karachi. Nastolatek wskazuje, że nie czuje się bezpiecznie w swojej ojczyźnie, gdyż jest chrześcijaninem. Z powodu terroryzmu nie jestem bezpieczny w Pakistanie. Napastnicy potrafią wyrwać telefon z rąk i trzymać cię na celowniku. Istnieje też prawo dotyczące bluźnierstwa. Znam dwie osoby, oskarżone właśnie o bluźnierstwo. Jedną osobą jest mój sąsiad Eraya. Był studentem koledżu, gdy jego koledzy złożyli fałszywe zeznania, twierdząc, że zhańbił świętą księgę islamu i którą należy wyrzucić do śmieci. Musiał przestać uczęszczać do koledżu, aby uniknąć tragicznych konsekwencji. Dziś pracuje w fabryce i nie ma już dla niego przyszłości. Drugą osobą jest Noman, uczeń 8 klasy, którego koledzy w szkole zaczęli oczerniać za to, że podobno rozpowiadał kłamstwa na temat islamu. Nauczyciele postanowili wypędzić go ze szkoły. Robin Mahanga spodziewa się, że także i on będzie musiał przerwać naukę. Obawia się, że stanie się ofiarą wspomnianego prawa o bluźnierstwie, a jego rodzina będzie miała z tego powodu nieprzyjemności. Nie chce zostać w Pakistanie, pisze w liście do organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 16-latek pisze dalej, jako chrześcijanie nie jesteśmy szanowani przez muzułmanów. Czujemy się dyskryminowani. Jesteśmy uważani za margines społeczny, z którym muzułmanie nie mogą jeść ani pić. Co więcej, podręczniki szkolne również malują taki obraz chrześcijan, zauważa Robin. Sytuacja chrześcijan w Pakistanie, podobnie jak i innych państwach, w których szerzy się fundamentalizm islamski, jest niestety zła i najprawdopodobniej będzie się pogarszać. Wskazuje politolog Marcin Adamczyk. Pakistan jako kraj, w którym chrześcijanie są prześladowani, bardzo rzadko jest obecny w mediach, dlatego że nie toczy się tam otwarta wojna. Niejednokrotnie chrześcijanie w Pakistanie umierają i cierpią w milczeniu świata, który jak gdyby nie był zainteresowany tym, co tam się dzieje, mówi ksiądz Rafał Cywka, dyrektor krakowskiego biura papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Pakistanie co chwilę dochodzi do sytuacji, w której chrześcijanie ponoszą śmierć. Czy to w tych zamachach terrorystycznych, samobójczych, które dokonują się w świątyni, czy też to na pojedynczych osobach, które są zabijane, mordowane tylko dlatego, że są chrześcijanami. I to są w różnym wieku, od kilkunastoletnich dzieci po młode małżeństwa chrześcijańskie, jak to z Lahore w Pakistanie, które przed 2 laty zostało żywcem spalone w piecu do wypalania cegieł, czy też starsi chrześcijanie, którzy również przyjmują śmierć za wiarę w Chrystusa. W związku z wydarzeniami, jakie mają miejsce w Pakistanie, Robin wystosował apel. Moim przesłaniem dla chrześcijan na Zachodzie jest to, aby pomogli nam żyć w Pakistanie, który będzie miejscem bezpiecznym, wolnym i spokojnym, abyśmy mieli równe szanse na poznanie nowoczesnych technologii. Chcę powiedzieć przywódcom na całym świecie, żeby uczynili ten świat lepszym, ponieważ Bóg stworzył ten świat pięknym i chce, aby wszyscy ludzie żyli w pokoju. Niech nie będzie już żadnych wojen. Mimo wszystko uczeń nie traci wiary. Niezależnie od tego wszystkiego nie tracę nadziei ani wiary w Boga. Najszczęśliwsze chwile to te, które spędzam z moją siostrą. Ona jest moim szczęściem. Zawsze mam przy sobie różaniec, a kiedy odczuwam strach, po prostu modlę się słowami Ojcze nasz, któryś jest w niebie. W ubiegłym roku Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydało prawie $1 000 000 na wsparcie kościoła w Pakistanie. Projekty objęły budowę kościołów, rektoratów, domów dla katechetów, a także formacje świeckich, sióstr i seminarzystów. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.